Zaczynamy serię Back to School. Co prawda nagrywam ten filmik 31 sierpnia, chciałam powiedzieć września. Czyli tak naprawdę jutro zaczynamy wrzesień, a za 4 dni idziemy do szkoły. A ja tak naprawdę dopiero teraz o tej serii myślę i dopiero w tym momencie do mnie dociera, że wiecie, to się dopiero będzie zaczynać i w ogóle jakoś powiem wam szczerze, nigdy nie lubię rozpoczynać tej serii wcześniej, na przykład w lipcu czy na początku sierpnia, bo uważam, że trochę zepsuje ten klimat wakacji. Tak osobiście mi się wydaje, że ja właśnie lubię tak to robić na koniec jednak tego sierpnia, takie last minute trochę to jest, tak wychodzi przynajmniej, też tak jest w tytule. Dzisiaj chciałam przyjść do was z takim last minute'owym filmikiem przed samą szkołą, żeby powiedzieć wam kilka takich rad też ode mnie, które ja osobiście też zrobię przed tym rokiem szkolnym, które także robiłam rok temu. I są to rady, które myślę pomogą przygotować się i dobrze się nastawić na nowy rok szkolny. Od razu też może powiem na wstępie, do której klasy idę. Idę do klasy maturalnej teraz, czyli ostatniej w liceum. Także będzie już trochę poważnie. No ale co, trzeba się dobrze nastawić. Ja myślę, że mimo tego, że będzie teraz ta matura i będę mieć dużo obowiązków, to i tak się cieszę. Cieszę się, bo to będzie coś takiego, wiecie, ostatniego. Dobra, za dużo gadam. Przedstawię wam moje, czekajcie, co zapisano na notatkach, zapisano sobie dokładnie 6 rad, które właśnie są takie ode mnie. Wiecie, o co chodzi? One są takie, które ja stosuję i mogą wam się przydać. Punkt pierwszy, czyli taki reorganize telefonu. No w sensie telefonu, tak wiecie, na przykład zmiana tapety, zmiana widżetów, ułożenie sobie fajnego kalendarzyka albo planu lekcji, jeśli oczywiście już go dostaniemy. Jest pełno fajnych tapet czy jakichś widżetów na Pinterestie, jest wiecie, pełno. Pewnie każdy wie, każdy ma pewnie Pinteresta, zakładam. Mowa też tutaj o takich, wiecie, porządkach w telefonie, na przykład usunięcie jakichś starych aplikacji, które nie są wam potrzebne, albo na przykład zainstalowanie nowych, które są takie związane z szkołą, albo jakichś takich organizacyjnych aplikacji, które wam pomogą, wiecie, zorganizować sobie dzień i go zaplanować. Myślę, że to jest coś takiego fajnego, ja to sam osobiście lubię robić co jakiś czas, a zobaczcie, jak właśnie zaczyna się coś nowego, kończą się wakacje, kończy się jakiś taki etap i nagle trzeba się będzie trochę spiąć, bo się zaczyna szkoła. Także myślę, że to też tak trochę pozwala pomóc tak wewnętrznie się nastawić na tą szkołę. Punkt drugi to jest też związane właśnie z telefonami albo jakimiś urządzeniami, na przykład nie wiem, tabletem czy telefonem, czy właśnie słuchawkami na przykład, czyli takie właśnie czyszczenie, ale już nie takie, wiecie, wewnętrzne, że zmieniam sobie jakieś widżety czy coś, tylko takie ogólne, żeby na przykład wyczyścić swoje AirPodsy, ponieważ moje są troszkę brudne, może tego tak nie widać. To też tak pomaga sobie, nie wiem, nie chcę się iść ze wszystkim takim brudnym, wiecie, o co chodzi, nawet telefon, żeby sobie czasami, wiecie, zdjąć obudowę, nawet ją umyć, cokolwiek. Tak samo właśnie mogę powiedzieć o laptopie, na którym też myślę właśnie, żeby go wyczyścić sobie całego, oraz na przykład jakiś iPadach. Punkt trzeci, teraz już taki też związany właśnie z czyszczeniem. Mam tutaj na myśli takie czyszczenie szafy, taka reorganizacja szafy, opatrzenie, co mamy, na przykład takiego letniego, co możemy już schować, co nam zajmuje miejsce w szafie, na przykład wyciągnięcie takich fajnych sweterków już zimowych, jesiennych, taki wiecie, ogólny przegląd i takie zastanowienie się, co moglibyśmy już nosić do szkoły, jakieś takie w głowie outfity planować, ja to bardzo lubię robić, czego nam brakuje, co jeszcze potrzebujemy, mimo że ktoś może sobie pomyśleć, że nie chce wracać, to może mimo wszystko, jak sobie coś wymyśli, jakiś outfit fajny w głowie, to mu się będzie chciało, wiecie, tak jednak pójść i pokazać się w tym. Punkt czwarty, czyli takie deep cleaning pokoju, wiecie, o co chodzi. Właśnie to robiłam niedawno, wiecie, jakieś odsuwanie łóżka od ściany, żeby tam poczyścić wszystko, czy nawet czyszczenie biurka, bo na przykład wciąż mam syn w biurku, ale mniejsza. Ogólnie, wiecie, takie, to też tak pomaga wewnętrznie sobie wszystko uprzątnąć w głowie. Nie wiem, czyszczenie toaletki, czyszczenie właśnie biurka, jakieś półki na książki, które będziecie właśnie używać do szkoły. Myślę, że jak ma się czyściej w pokoju, to aż chce się też w nim przebywać i to też pomoże w tym, na przykład jak się będziemy uczyć w tym pokoju, jak już się zacznie szkoła. Przedostatni punkt dotyczy znalezienia sobie takiej inspiracji na lunchboxy na przykład do szkoły, albo na co właśnie, co planujemy sobie przygotowywać, co planujemy sobie robić do szkoły. Już na TikToku czy na tych rolkach takich na Instagramie też widzę pełno już takich pomysłów, gdzie ludzie już pokazują, co można robić, jak to pakują wszystko, no bo się zaczyna zaraz szkoła, dlatego ludzie już to właśnie pokazują, o tym myślą. Ja na przykład mogę wam pokazać na rozpoczęcie roku sobie, jak kupiłam teraz na Shein taki fajny, mogę wam w ogóle linka dać, bo to jest mega fajna opcja, żeby wziąć sobie kawę do szkoły. Miałam niby taki termos, ale myślę, że tym będzie się nawet 100 razy lepiej piło i to nawet samo w sobie, jak to wygląda, pomoże mi, wiecie, tak zromantyzować szkołę i fakt bycia w niej, bo jak się będzie piło kawę z takiego kubka, to myślę, że jest 100 razy lepiej, aż się będzie chciało siedzieć tam. Proszę bardzo, tutaj się tak otwiera w ten sposób.
możemy sobie odkręcić. W ogóle coś fajne jest to, że właśnie jest to przezroczyste, także możemy wiedzieć, co tam jest wlane. No i też się, czy się dobrze trzyma, nie wiem, nie chcę na razie ryzykować, ale myślę, że jeszcze aż tak chyba dobrze nie jest, żeby, wiecie, to wrócić do góry nogami, czy to będzie się wylewać, czy nie. Testu jeszcze nie robiłam, ale jest tutaj taki zatrzask, taki gumowy, że myślę, że to się tak wkłada, że raczej by się nie wylewało. I ostatni punkt, już taki myślę też fajny, to jest, ja bym to tak nazwała, setup swoich playlist czy swojej tablicy na Pinterestie, po to, żeby, wiecie, jakby nie zaprzątać sobie głowy innymi rzeczami na Pinterestie, tylko mieć taką fajną właśnie ścianę czy tablicę. Ja sobie zrobiłam już pełno takich fajnych tablic, mogę wam pokazać. Przykładowo mam tablicę z fitami na jakieś dni, tak po prostu, żeby się zainspirować, raz na jakiś czas sobie zajrzeć. Mam również taką jesienną, która pomaga, wiecie, się wpasować w taki jesienny klimat. Ona jest tam też trochę halloweenowa, ale na razie o tym nie myślę. No i mam też świąteczną, ale to dopiero będzie z czasem, jak się zaczną tam święta, ale to jeszcze nie teraz. A jeśli chodzi o playlisty, to też wam oczywiście mogę pokazać, wam podlinkować, będzie w opisie. Mam tutaj na myśli takie ustawienie sobie playlist pod siebie, takich waszych typowych, ulubionych piosenek, które wam się wpasują, też taki jesienny teraz klimat, tak na rozpoczęcie roku. Jednak myślę, że taka moja ulubiona jesienna to jest ta, Autumn Air and Cinnamon. Myślę, że to jest taka jedna właśnie z ulubionych i ją najczęściej puszczałam, jakby była jesień. A że jesień zaraz się zaczyna, to myślę, że będzie leciała u mnie w kółko. Mam nadzieję, że taki last-minute'owy właśnie filmik przed już samą szkołą, która się zaraz zacznie, może wam w jakiś sposób pomógł się dobrze nastawić na ten rok szkolny i się dobrze przygotować. Oczywiście ja wstawię jeszcze jeden filmik z serii Back to School na pewno na mój kanał, który się pojawi już na dniach. A co, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale.